Witajcie moje panie ponownie. Dzisiaj następny odcinek o plastyce warg sromowych. Dzisiaj pokażę wam pewną taką rzecz, taką, którą przygotowałem, sztuczną macicę oraz sztuczną wargę sromową. Oto tutaj jest przed wami. No więc tak, to jest fragment sztucznej wargi sromowej, którą spreparowałem, ale pokażę wam, jak ona jest właściwie zbudowana. No więc jest skóra. Jedna część jest z częścią zewnętrzną, druga jest częścią wewnętrzną, tak? I zwróćcie uwagę, że ona ma różną tutaj grubość na zewnątrz, dalej jest grubsza i tutaj jest najgrubsza. I od razu, żeby nie było, to nie jest żadna reguła. Często wargi sromowe mniejsze są zbudowane dokładnie odwrotnie, że macie na zewnątrz grubszą część, która potem przechodzi w cieńszą część i na koniec w jeszcze cieńszą i potem przechodzi tutaj, łączy się mniej więcej tu, gdzie jest ten tutaj ten kolor taki, nie wiem jak to nazwać, to jest fioletowy, to jest powiedzmy sobie jakiś taki zielono, ładny, może seledynowy, o gdzieś tu w tym miejscu. I ona w tym momencie, ta warga sromowa tutaj jest przymocowana. Oczywiście jej kształt, tak jak widać tutaj, tak? Też może się różnić. Tu wygląda, można powiedzieć, technicznie łatwo to było zrobić w formie takiego półksiężyca, tak? Albo właściwie wycinka koła, ale ona może mieć również taki tutaj na górze większą część, potem zwężenie. Wreszcie ona może wyglądać jak taki haftowany stół, który po rozłożeniu, słuchajcie, czasami miał dosłownie wielkość połowy mojej ręki, jedna warga sromowa. No to ja rozumiem, że być może takie wargi sromowe w jakiś sposób się odbijają niekorzystnie i po prostu kobieta się wstydzi na ten temat. A teraz od razu taka ciekawostka. Miałem taką pacjentkę, która jeszcze zanim poznała odpowiedniego pana, która jeszcze w ciąży nigdy nie była, ona koniecznie się upierała, żeby te wargi sromowe sobie zmniejszyć i w ogóle wszystko zrobić. Po roku zaszła w ciążę, poznała nowego pana i jak już minął tak mniej więcej rok od tego porodu, to ja się jej tak między słowami zapytałem, a jak tam ten temat z tymi zmniejszeniem warg sromowych? I wiecie, co mi odpowiedziała? Nie, jest wszystko dobrze. Rozumiecie? Czyli przed porodem miała pewne jakieś takie, można powiedzieć, kompleksy, a po porodzie nagle się okazało, że facet to akceptuje. Czyli są panowie, którzy są w stanie to zaakceptować. I teraz najważniejsza rzecz, jaka jest, że te wargi sromowe tutaj leżące po jednej i po drugiej stronie nie zawsze są odbiciem lustrzanym. Ale od razu wam powiem, nie ma idealnie równych warg sromowych. Jak ktoś przyjdzie do mnie z idealnymi, to jest tak jak, zobaczcie, połowa twarzy, że prawa część twarzy i lewa część twarzy jest identyczna. To się w zasadzie nigdy nie zdarza. Oczywiście znowu tak jak mówię, żeby ocenić, czy ktoś ma symetryczną twarz, czy nie, czy symetryczne te rzeczy, to wymaga to czasu. A wy pamiętajcie, jesteście w jakimś tam związku z jakimś panem, który raczej się nie będzie zastanawiał dłużej niż 5 sekund, czy mu się to podoba, czy jest symetryczne, czy niesymetryczne, tylko będzie raczej czegoś innego żądał. Ale znowu, jak mamy tą wargę sromową, zobaczcie, to ona tutaj ma tkankę łączną i ta tkanka łączna jak gdyby trzyma to wszystko w całości. Jeżeli ta środkowa warstwa tutaj będzie bardzo, bardzo cienka, no to ona nie będzie się, można powiedzieć, spełniała takiej idealnej roli podtrzymującej. I teraz im będzie cieńsza ta część, to można powiedzieć, szansa zaklinowania się w środku będzie większa. Powiem więcej, szansa rozerwania nawet takiej wargi sromowej będzie jeszcze większa. One mogą się rzeczywiście klinować w tych majtkach, gdzieś tam uwierać. Jeszcze jak ktoś nie goli się właściwie, to już jest w ogóle, można powiedzieć, problem dosyć spory, ponieważ te włosy potrafią się tam zagiąć, potrafią się pod wpływem pocenia się, na przykład jedziecie do ciepłych krajów, to się wszystko będzie brzękło, będzie coraz bardziej się, można powiedzieć, mieszało. To się wcale wam nie dziwię, że to daje te problemy. Oczywiście te głównie duże wargi sromowe też są wokół tego wszystkiego i one też pewną funkcję ochronną. Ale zobaczcie, czyli każda warga sromowa jest inna, czyli lewa i prawa strona się różni, tak samo jak grubość. Tu jest cieńsza warstwa, potem jest grubsza. Może być odwrotnie, może być jednorodna, może być taka, można powiedzieć, bardzo taka w kokardę. I teraz jedna rzecz, którą z tego, co rozmawiam z paniami, bardzo często pojawia się w rozmowie, to jest zasadniczy problem taki,
co jest, jak czasami ktoś tam oczywiście zamieszcza zdjęcia, nie wiem czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, bo w internecie można się wszystko zrobić. W każdym razie po operacji widać, że jest tej takiej dużej wardze sromowej, taka dziura na środku. Albo w ogóle oderwany fragment. No i teraz wszystkie panie się boją tych wszystkich, można powiedzieć, skutków takiej operacji. Tak, rzeczywiście takie coś może mieć miejsce, ale przyczyn jest bardzo wiele i o tym powiem wam w następnym odcinku. Natomiast w tym odcinku chciałem wam pokazać mniej więcej, z czym my się mamy do czynienia. I że ta część jest stosunkowo mała, są jeszcze mniejsze wargi sromowe, są bardzo duże wargi sromowe, symetria. I w ogóle jeszcze jedna ważna rzecz, one mają przeróżny tutaj, można powiedzieć, zestaw takich zaciemnień. Może tu być bardziej ciemna, jaśniejsza, ciemna. Czyli mamy, można powiedzieć, jedną wielką mozaikę farb i kolorów i odcieni szarości. I to też można uwzględnić, ale powiem wam w następnych odcinkach pytanie też czasami, po co to na siłę, skoro to można wszystko dużo lepiej spreparować i dużo ładniej wszystko wykonać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!